Co nowego w marcu w Canal Plus Online? Przygotujcie popcorn i wasze ulubione napoje, bo będzie działo się naprawdę sporo. I pierwszą pozycją, na którą szczególnie warto zwrócić uwagę, jest oryginalny komediowy serial Canal Plus Emigracja XD na podstawie debiutanckiej powieści Malcolma XD, króla Kapsloka i autora kultowej kopipasty Mój stary to fanatyk wędkarstwa, który tutaj zresztą współtworzył scenariusz. To pełna przezabawnych zwrotów akcji historia Malcolma, chłopaka z małego miasteczka, w którym jedynym godnym odnotowania wydarzeniem są prowadzone przez Norbiego coroczne Dni Agrestu. Festyn, którego kulminacją był konkurs jedzenia kiełbasy na czas. Raz jeden z mieszkańców tyle jej zjadł, że wylądował w szpitalu. Pamiętam to dobrze, bo to był mój ojciec. Wujek Polek. Przepraszam, że... Nie, szacun. I kiedy bohater pakuje się w kłopoty z lokalną policją, postanawia spróbować nowego życia i razem z kumplem, z Tomilem, wyprowadza się do Londynu, żeby znaleźć pracę i oczywiście na każdym kroku chłopaki pakują się w kolejne przypałowe sytuacje i zawierają coraz to dziwniejsze znajomości. Hey man, I was here first. It's free country, free place, right? W głównych bohaterów wcielili się Tomasz Włosok oraz Michał Balicki, a w pozostałych rolach zobaczycie czołówkę polskich aktorów komediowych. Bohater z offu wprowadza nas w absurdy swojej codzienności i z jednej strony mamy tu cięte dialogi z dynamicznym montażem, z zabawnymi wstawkami ilustrującymi liczne dygresje bohatera. Pan młody, omijajcie góry nasze doły. Dzwoń, 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 dzwoneczku mój stepowy. Dzwoń, dzwoń, dzwoń. Thank you. Thank you guys. A z drugiej błyskotliwe zestawienie prowincjonalnej mentalności z wielkomiejskimi realiami brytyjskiej stolicy. Teraz jak dostałem awans na senior menadżera na zakładzie, to tak lekko wyciąga miesięcznie. 5000 funtów. A za te zaległe sprawy, Krystianek, to nie robili ci problemu? Ciocia, proszę cię. Słuchaj, jak mnie przyjmowali i chcieli ode mnie zaświadczenie o niekaralności, to wiesz, co im pokazałem? Mój wyrok alimenty, po polsku. To Angol tylko spojrzał, zdurniał i powiedział all good. Bo tam się tak mówi, jak jest okej, wszystko. Ciocia, tam jest w ogóle inna mentalność. Premiera 10-odcinkowego serialu już 17 marca i co weekend będą pojawiać się po 2 nowe odcinki i jest to pozycja, której zdecydowanie nie chcecie przegapić. I drugą naprawdę mocną nowością, która pojawi się na Canal Plus Online, są Inni Ludzie na podstawie Doroty Masłowskiej. Szczerze powiem wam, że w naszej kinematografii po prostu nie ma drugiego takiego filmu, zarówno jeśli chodzi o jego formę, jak i o treść. Mamy tu do czynienia tak naprawdę z pełnometrażowym, fabularnym teledyskiem, w którym wszyscy bohaterowie przez większość czasu albo rapują, albo melo recytują. Szare twarze, ludzie bez marzeń, święta, święta i po świętach wyprzeda. I o ile wiele osób marudzi, że w naszym kinie często kuleje dźwięk, tak tutaj autentycznie nie tylko nie ma się do czego przyczepić, to zarówno sound design, muzyka i mix są po prostu przegenialne. Święta, święta i po świętach ona pyta. Jakie mamy plany? Chór ustawiony z kolegami, ma zamiar się zabawić. Ona już SMS-ami zradzenia na pasa, jak Terminator Szokana nadaje, jak Linda Skałacha. Przyjedź, czekam. Kamil, Kamil, Kamil. Reżyserka Aleksandra Terpińska praktycznie co chwilę zaskakuje nas nowymi eksperymentami narracyjnymi, jednocześnie nie gubiąc tego, co w tej historii jest najważniejsze, czyli zabawnego, a równocześnie gorzkiego i przenikliwego spojrzenia na grupę warszawiaków z różnych warstw społecznych. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że pochodzą z całkowicie różnych światów, ale ich drogi bardzo często się przecinają. A to dlatego, że łączy ich chęć ucieczki od szarej rzeczywistości i miłosnej pustki, przez co wpadają w używki, romanse i inne zakazane przyjemności, łudząc się, że w ten sposób uda im się zrealizować marzenia. W głównych rolach jako blokersa i dealera Kamila, który marzy o karierze rapera, zobaczycie fenomenalnego Jacka Bellera, a także Sonię Bohosiewicz jako tonącą w dobrobycie Iwonę, próbującą poradzić sobie z kryzysem w małżeństwie na wszystkie, ale to absolutnie najgorsze sposoby. Na temat Nicolasa Cage'a można powiedzieć wiele rzeczy, ale w jednej kwestii absolutnie wszyscy są zgodni. Nie ma drugiego takiego aktora jak on. Z jednej strony ma na swoim koncie genialne, często minimalistyczne role dramatyczne, a z drugiej uwielbia eksperymentować z różnymi technikami aktorskimi, a jeszcze częściej z różnymi perukami. I śmiało przekracza granice hiperekspresji, będąc na ekranie autentycznym dynamitem,
odnośnie którego nie mamy bladego pojęcia, kiedy wybuchnie. To człowiek, o którego pracy i życiu osobistym narosło mnóstwo legend, których sam aktor jest na szczęście doskonale świadomy i nie bał się z nimi skonfrontować, występując w nieznośnym ciężarze wielkiego talentu. To pastiszowa komedia akcji, w której aktor wciela się w taką groteskową, zblazowaną wersję samego siebie, czyli Nicka Cage'a, który, żeby spłacić ogromne długi, zgadza się spędzić urodziny ze swoim największym fanem, Javim, którego gra przeuroczy w tej roli Pedro Pascal. Zlecenie szybko komplikuje się, gdy w całą akcję wplątuje się CIA, a Javi okazuje się przestępcą, którego aktor ma pomóc schwytać, realizując misję równie brawurową, co w jego najbardziej wybuchowych hitach akcji. Najbardziej w tym filmie podobała mi się szczera i autentycznie ujmująca relacja pomiędzy bohaterami, chociaż napędzana ogromną ilością najróżniejszych używek. Jeśli wiecie, macie ochotę na taki luźniejszy wieczór z popcornem, to jest właśnie propozycja dla was. Wśród nowości na Canal Plus Online co miesiąc pojawia się wiele pozycji wyróżnionych prestiżowymi statuetkami i tak właśnie jest w przypadku Oczu Tammy Faye. To biograficzny komediodramat o parze, która w latach 70. i 80. podbiła amerykański rynek programów religijnych, a potem trafiła na nagłówki gazet w jednym z największych skandali z udziałem teleewangelistów w historii USA. Historia przedstawiona w filmie opowiadana jest z perspektywy Tammy, która jest utalentowaną, charyzmatyczną i prostolinijną dziewczyną i latami dosłownie przymykała oczy na kombinatorykę męża, a nawet pozwalała, by wykorzystywał jej osobiste dramaty do naciągania wiernych. Słuchajcie, zdecydowanie największą zaletą tego filmu jest wyróżniona Oscarem kreacja Jessiki Chastain. A to dlatego, że prawdziwa Tammy była wyjątkowo barwną i charakterystyczną osobą, często wyśmiewaną zresztą za swój styl bycia, i bardzo łatwo byłoby popaść w groteskę lub parodię, ale mimo to mamy tutaj do czynienia ze złożonym i fascynującym portretem psychologicznym kobiety, która musiała dosłownie rozpychać się łokciami w świecie zdominowanym przez mężczyzn i na każdym kroku pełnym obłudy. Filmy z szansą na nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej to często autentyczne perły, o których zdecydowanie warto dyskutować w gronie znajomych. I tak jest w przypadku najnowszego filmu Jerzego Skolimowskiego, I.O., który jest nominowany do Oscara w kategorii Najlepszy film nieanglojęzyczny. I już w tym momencie możecie oglądać go na platformie Premiery Canal+. To poruszająca historia tytułowego osiołka, który zostaje uwolniony z cyrku i towarzyszymy mu podczas jego podróży przez Polskę i Europę, gdy trafia do kolejnych osób, które się nim zajmują. Będę z wami szczery, biorąc pod uwagę ważny i aktualny temat filmu, obawiałem się nieco brutalistycznego kina, ale i ona szczęście nie tylko unika epatowania obrazami przemocy wobec zwierząt, to w rzeczywistości jest kinem subtelnym, kontemplacyjnym, a momentami wręcz onirycznym, dzięki czemu seans jest niezwykle intymnym doświadczeniem. Z jednej strony daje do myślenia na temat naszej natury ze zwierzętami, a z drugiej wraz z osiołkiem I.O. często mamy okazję doświadczyć różnych interakcji międzyludzkich z takim dystansem, tak jakbyśmy obserwowali jakąś obcą cywilizację. I myślę, że właśnie dlatego to jest film, po którym można rozmawiać całymi godzinami. A na rozluźnienie film Książę, czyli bardzo przyjemna propozycja prosto z Wielkiej Brytanii od reżysera kultowego Notting Hill. Fabuła oparta jest na niesamowitej, prawdziwej historii i opowiada o krnąbrnym i rezolutnym seniorze, który nie dość, że ciągle traci pracę, to jeszcze praktycznie na każdym kroku ma potrzebę walki z systemem, przez co co rusz po prostu pakuje się w kłopoty. Oczywiście ku utrapieniu żony, która jedynie marzy o tym, żeby wreszcie mieć w domu święty spokój. No ale może sobie co najwyżej pomarzyć, bo tak oto nasz ulubiony główny bohater wraz z synem ukrywa w szafie bezcenny, kradziony obraz Francisco Goi, aby szantażować rząd Wielkiej Brytanii, podczas gdy w całym kraju trwa obława, aby schwytać złodzieja. Słuchajcie, ten film to autentyczny miód na serce, głównie za sprawą relacji między małżonkami oraz talentu i charyzmy Jima Broadbenda i Helen Mirren. Bardzo podobał mi się tutaj komizm wynikający z rozbrajającego charakteru głównego bohatera, który przez cały czas zachowuje cięty humor, mimo że grożą mu bardzo poważne konsekwencje. Pozostajemy nadal przy wydarzeniach rodem z pierwszych stron gazet i wraz z reżyserem imienia Róży i jego najnowszym filmem Notre Dame Płonie zajrzymy za kulisy tragedii, którą z zapartym tchem śledził cały świat. Scenariusz nie oferuje tutaj tradycyjnie rozumianej fabuły, a zamiast tego jest próbą szczegółowej, wręcz dokumentalistycznej, wysokobudżetowej rekonstrukcji przebiegu pożaru. Obraz zaczyna się od odwzorowania normalnego dnia w Notre Dame, po brzegi
drogi wypełnionego turystami, aby wkrótce drobiazgowo pokazać, co doprowadziło do pożaru i w jaki sposób rozprzestrzeniał się ogień, obejmując kolejne części zabytkowego budynku. Jeśli kiedyś zastanawialiście się, jak wygląda praca strażaków, to film właśnie dla was, bo kamera podąża za nimi bardzo blisko. Zwłaszcza, że stawką było nie tylko zawalenie samego budynku, ale także ratunek tysięcy bezcennych dzieł sztuki i relikwii, w tym słynnej korony cierniowej. Wielu osobom Canal Plus Online kojarzy się zarówno z emocjonującymi rozrywkami piłkarskimi, jak i fascynującymi filmami dokumentalnymi. I Bestie ze Złego to propozycja, która łączy te dwa światy. Film opowiada o warszawskim alternatywnym klubie sportowym Zły, nagrodzonym przez organizację UEFA tytułem najlepszego amatorskiego klubu sportowego za swoją unikalną filozofię. To tak naprawdę wyjątkowy eksperyment na skalę światową, bo klub zarządzany jest całkowicie przez społeczność kibiców i statutowo stawia się na integrację osób z różnego pochodzenia etnicznego, różnych wyznań, a orientacja seksualna nie ma tutaj absolutnie znaczenia. AKS Zły ma też wyjątkową kulturę kibicowską, w której nie przeklina się, nie obraża przeciwników ani sędziów, a na trybunach rozbrzmiewają przyśpiewki, których nie usłyszycie nigdzie indziej. Oś fabularna pokazuje nam tutaj codzienne życie poszczególnych członków, którzy bardzo często wywodzą się ze skrajnie odmiennych środowisk i zestawia ze sobą, jak z sukcesami i porażkami mierzy się sekcja kobiet i mężczyzn, a także w jaki sposób sportowcy omawiają swoje problemy między sobą, a także z trenerami, wspólnie marząc o awansie do wyższej ligi. Jeśli interesujecie się piłką nożną albo sami w nią gracie, wydaje mi się, że ten film może być dla was nie tylko intrygujący, ale i inspirujący. No dobrze, no kurwa, wyrwane przynajmniej punkt. Dajcie znać, który z filmów zainteresował was najbardziej, a jeśli już któryś widzieliście, koniecznie napiszcie, jak wam się podobał. Ja nazywam się Karol Gajos, Popcornerd. Do zobaczenia w Canal Plus Online. Oglądaj w serwisie streamingowym Canal Plus Online.